jeżdżę na cieślarówce od zawsze, od dziecka praktycznie, natomiast no, wtedy, kiedy wyprawa w góry jest wyprawą, kiedy człowiek po pracy ma godzinkę czasu, no to jest fajnie przyjść na cieślarówkę. Warunki są świetne. Sok może nie jest za długi, ale wydaje mi się, że na rozruch i na jakiś taki elementarny ruch na świeżym powietrzu super. Tutaj chodzę tutaj tak gdzieś od 11 w weekendy, o 14 chodzę gdzieś tak, jak jest dzień w szkole. Chodzę tutaj na skocznię, budujemy, skaczę, chodzę do klubu, cieszę. Praktycznie codziennie na hopy się jeździ, backflipy się robi. No, często właśnie tu przychodzimy, żeby jeździć bardziej, czyli skakać niż jeździć, bo górka jest za mała na jeżdżenie, ale skocznie są nawet w miarę dobre. Dzisiaj zbudowaliśmy hopę, jutro będzie oficjalne otwarcie. A skąd taki pomysł z tą hopą na ławce? A tak, co zimy, zawsze zimy się robiło. Starsi koledzy zaczęli robić, to my teraz naprawiliśmy to i się jeździ. Na razie się uczymy. No to teraz wyjdź, Olek. Kolega jedynie dobrze jeździ, czyli skacze, my na razie się uczymy. No a jest to jakiś klub w ogóle w Cieszynie, gdzie by można tak, było? CCS jest. CCS właśnie. Tam znajdujemy się na obiekcie na terenie parku Freestyle Sports Union. Tutaj dzisiaj jesteśmy pierwszy raz w sezonie i otworzyliśmy ten obiekt dzisiaj jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union. A warunki atmosferyczne w tym roku były średnie i nadal są średnie, aczkolwiek bardzo zależy nam na promowaniu snowboardu i aktywnym spędzaniu czasu. Dlatego też zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa, tutaj do odwiedzenia nas i przebywania na świeżym powietrzu, na desce, żeby sportowo spędzać czas. Pomysł zrodził się wiele lat temu, konstrukcje już tutaj stały kilka lat, natomiast w tym roku chcieliśmy to jeszcze bardziej rozwinąć. Tutaj mamy zawodników, akurat najeżdża Michał Tader z Cieszyna. No i tak sobie tutaj spędzamy czas. Dzisiaj jest pierwszy dzień. Warto, żeby dzieci i młodzież tutaj spędzała czas. Mamy taką górkę w Cieszynie, także myślę, że jest to fajna możliwość do rozwoju swojego sportowego. Bardzo dobrze się tu jeździ. A jak często tutaj przychodzisz? Czasami. Umiesz dobrze jeździć? No, trochę.